Cześć! Tu Kasia Podraza jestem coachem, nauczycielką jogi i wielką miłośniczką książek rozwojowych. W podcaście o czym jest ta książka, pomogę Ci wybrać takie, które wniosą wiele do Twojego życia, a być może nawet zupełnie je odmienią. To do dzieła. O dzisiejszej książce pierwszy raz usłyszałam od. Taksówkarza. Uwielbiam rozmawiać z kierowcami w trakcie jazdy. Czasami są to rozmowy o niczym, a czasami odkrycia, które dostarczają mi niezwykłych życiowych lekcji. Podczas tej podróży tak właśnie było. Taksówkarzem był młody chłopak z ogromną charyzmą, który miał określony plan na życie. Miałam poczucie, jakbym rozmawiała z kimś, kto naprawdę osiągnie wiele. Jego wiara i przekonanie w powodzenie swojego życiowego planu bycia bogatym i przejścia na wcześniejszą emeryturę były zadziwiające. Kiedy zapytałam, co było jego największą inspiracją, odpowiedział, że książka Bogaty Ojciec, Biedny Ojciec i że koniecznie powinnam ją przeczytać. Ile razy zdarza się taksówkarz, który z zapałem i radością podaje konkretny tytuł? Książki? No niewiele, dlatego kupiłam książkę, która mocno zmieniła moje błędne myślenie na temat pieniędzy. Z ogromnymi pozdrowieniami dla kierowcy, który jestem przekonana odnosi teraz duże sukcesy, przedstawiam dzisiejszą książkę Roberta Kiosakiego Bogaty ojciec, biedny ojciec. Minęło 25 lat od pierwszej publikacji książki, która została pierwotnie opublikowana w 1997 roku i od momentu wydania pozostaje bestsellerem, sprzedając się już w ponad 44 milionach egzemplarzy. Poza sukcesem sprzedażowym, Kiosaki zawsze postrzegał tę książkę jako część większej misji. Celem książki było szerzenie wiedzy o tym, jak działają pieniądze. Być może dlatego Kiosaki miał trudności ze znalezieniem wydawcy, co doprowadziło do jego decyzji o samodzielnej publikacji. Zostałem odrzucony przez każdego wydawcę w Nowym Jorku, wspomina. Powiedzieli, że nie mam pojęcia, o czym mówię, nie ukończyłem Princeton ani Stanford. Nie mając zainteresowania ze strony dużych domów, Kiosaki samodzielnie opublikował tytuł i skupił się na skutecznych taktykach marketingowych, w tym na umieszczeniu książki w miejscach, w których normalnie nie sprzedaje się książek, takich jak na przykład stacje benzynowe. To pokazuje jego upór, wytrwałość i zmysł w dążeniu do celu. Uczyliście się o pieniądzach w szkole? Ja też nie. Uczymy się wielu różnych rzeczy i wiele z nich nie ma nawet zastosowania w naszym codziennym życiu, ale wiedza finansowa pozostaje w tyle, a przecież pieniądze odgrywają kluczową rolę w naszym życiu i naprawdę warto być zorientowanym w tej kwestii. Inwestycje, oszczędności, raty, kredyty, pożyczki, długi, zarobki, inflacja to tylko niektóre z dobrze nam znanych pojęć związanych z pieniędzmi. Bywa także, że pieniądze kojarzą się z nerwami, stresem i lękiem. Zazwyczaj nie mamy odpowiedniego przygotowania, jeśli chodzi o zarządzanie pieniędzmi, nie mówiąc już o oszczędzaniu czy inwestowaniu. Kiosaki uważa, że nasz sposób myślenia jest pierwszym i najważniejszym z ograniczeń. Dzieje się tak dlatego, że często skazujemy się na porażkę, mówiąc sobie nie jestem wystarczająco mądry, by zarządzać pieniędzmi lub to po prostu zbyt zagmatwane, nie mogę tego rozgryźć. Książka jest historią osoby, narratora i autora, który ma dwóch ojców. Pierwszym jest jego biologiczny ojciec, biedny ojciec, a drugim jest ojciec jego najlepszego przyjaciela z dzieciństwa, majka, bogaty ojciec. Obaj ojcowie uczyli autora jak osiągnąć sukces, ale bardzo odmiennymi podejściami. W całej książce autor porównuje obu ojców, ich zasady, idee, praktyki finansowe i stopień dynamizmu oraz to, jak jego prawdziwy ojciec, biedny i walczący, ale dobrze wykształcony mężczyzna, bledną w porównaniu z bogatym ojcem pod względem budowania majątku i przedsiębiorczości. Autor porównuje swojego biednego ojca do milionów ojców, którzy zachęcają swoich synów do uzyskiwania dobrych wyników w szkole, aby mogli dostać dobrą pracę w dobrej firmie. Biedny ojciec wierzył w tradycyjne zasady ciężkiej pracy, oszczędzania pieniędzy i nie kupowania rzeczy materialnych, na które nas nie stać. Uważał, że dobra praca w solidnej firmie jest tym, do czego należy dążyć, dlatego wyraża rozczarowanie, gdy jego syn odchodzi z pracy w dużej, renomowanej korporacji. Biednego ojca bardziej interesowało dobre wykształcenie niż temat pieniędzy. Powtarzał często nie interesują mnie pieniądze lub pieniądze nie mają znaczenia. Biedny ojciec był zajęty sprawami takimi jak stałe zatrudnienie, ubezpieczenie, urlopy i zwolnienia chorobowe, ubezpieczenie firmy oraz podwyżki i awanse. Autor czuł, że jego biednego ojca bardziej interesowały te czynniki niż sama praca. To właśnie autor nazywa uwięzieniem w wyścigu szczurów. Z kolei jego bogaty ojciec reprezentuje zamożną część społeczeństwa, która celowo wykorzystuje potęgę korporacji i ich osobistą wiedzę na temat podatków i księgowości. To od bogatego ojca autor nauczył się nie mówić nie stać mnie na to, albo zamiast tego pytać jak zrobić, aby było mnie na to stać. W całej książce Kiyosaki przeciwstawia filozofie finansowe obu mężczyzn, podkreślając różnice między ich poglądami na pieniądze, inwestycje i bezpieczeństwo finansowe. Tym samym autor przedstawia sześć głównych lekcji, które mają na celu zbliżyć nas do finansowej niezależności. Lekcja pierwsza Bogaci nie pracują dla pieniędzy. W dzisiejszym świecie nigdy nie było bardziej znaczącej przepaści między bogatymi a wszystkimi innymi klasami dochodowymi. Niektórzy ekonomiści z Kalifornii zauważyli nawet, że około 95% zysków w latach 2009-2012 przypadło najbogatszym ludziom na świecie. Tym samym okazuje się, że największe wzrosty dochodów mają przedsiębiorcy i inwestorzy, ani pracownicy. Do zarabiania pieniędzy większość ludzi motywuje strach i pożądanie. Obawiają się, że nie będą mieli wystarczającej ilości pieniędzy, lub zabraknie im pieniędzy, a ten strach motywuje ich do znalezienia pracy. Kiedy dostają wypłatę, ich pragnienie zaczyna się pojawiać, gdy wyobrażają sobie wszystkie rzeczy, które można kupić za pieniądze. Kiedy już wydają swoje pieniądze, ponownie odczuwają strach. A cykl trwa podczas gdy ludzie stają się płatnymi niewolnikami, zawsze zależnymi od szefa w niekończącym się wyścigu szczurów. Strach i pożądanie to emocje, które mogą rządzić naszym życiem. Możemy zareagować na te emocje lub zatrzymać się i pomyśleć o naszych opcjach. Tak więc, jeśli chcemy zdobyć i utrzymać bogactwo, ważne jest, aby zidentyfikować czynniki emocjonalne, które motywują nasz związek z pieniędzmi, a następnie nauczyć się je ignorować. Zamiast słuchać własnych uczuć, autor radzi, aby zastąpić jej wiedzą, która pomoże nam podejmować rozsądne decyzje dotyczące naszych finansów. Lekcja druga: Uczenie się umiejętności finansowych. Bogactwo nie polega na tym, ile zarabiamy. Chodzi o to, ile z tych pieniędzy możemy zatrzymać, a nie jesteśmy w stanie zrozumieć, jak zatrzymać pieniądze bez znajomości finansów. Biedny ojciec skupił się na typowej edukacji, podczas gdy bogaty ojciec postawił na edukację finansową. Podstawą naszej wiedzy finansowej jest nauczenie się różnicy między aktywami a pasywami, czego nie rozumie większość osób biednych lub z klasy średniej. Bogaci gromadzą aktywa, które wkładają pieniądze do ich kieszeni. Wszyscy inni nabywają pasywa, które wyciągają im pieniądze z kieszeni. Wiele osób wpada w cykl budowania zobowiązań, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Świetnym przykładem jest posiadanie domu. Wiele młodych par zakłada, że dom jest wielkim atutem, więc kupują go, a następnie wypełniają go rzeczami, zwiększając wydatki. Ich dom nie zapewnia pieniędzy, ale kosztuje. Jest to więc odpowiedzialność. Nie oznacza to, że kupno domu jest złe, po prostu ilustruje to poważne nieporozumienie na temat wiedzy finansowej. Biedni, klasa średnia, polegają na dochodach wyłącznie z pensji, a ich wydatki generalnie rosną proporcjonalnie do ich dochodów. Kiedy osoba obeznana z finansami chce kupić dom, najpierw kupuje aktywa, które mogą zapłacić za ten dom. Gdy zwiększymy swoją wiedzę finansową, rozumiejąc różnicę między pasywem a aktywem, zaczniemy koncentrować się na zdobywaniu aktywów, zamiast gonić za wyższą pensją. Lekcja trzecia: pilnuj swoich spraw. Większość ludzi spędza całe życie pracując, aby wzbogacić kogoś innego. Kiedy nasza praca jest naszym jedynym źródłem dochodu, jesteśmy zależni od innych i ryzykujemy utratę wszystkiego, jeśli coś pójdzie nie tak. Biedny ojciec uważał, że drogą do sukcesu jest ciężka praca dla kogoś innego, ale bogaty ojciec wierzył w pilnowanie własnego interesu. Bycie bogatym wymaga zajmowania się własnymi sprawami, a nie cudzymi. Nie oznacza to, że powinniśmy się spieszyć i nagle rzucić pracę, ale oznacza to, że powinniśmy zacząć kupować prawdziwe aktywa i stale je powiększać. Jeśli chcemy się zabezpieczyć finansowo, powinniśmy zredukować wydatki i zobowiązania, jednocześnie budując swój majątek. Krótko mówiąc, robić dokładne przeciwieństwo tego, co robi większość obywateli klasy średniej. Lekcja czwarta: Historia podatków i potęga korporacji. Biedny ojciec dużo wiedział o historii. Ale bogaty ojciec znał historię podatków. Amerykanie początkowo byli przeciwni podatkom, ale ostatecznie zmienili to. Pomysł był podobny do Robin Hooda. Bogaci byliby opodatkowani, aby wspierać biednych. Ale rząd wkrótce potrzebował coraz więcej pieniędzy, więc przepisy podatkowe spłynęły na ludzi, którzy ucierpieli najbardziej. Teraz podatki są obciążeniem dla klasy średniej, ale nie dla bogatych, ponieważ znaleźli sposób na ich obejście. Kiedy poszczególni pracownicy pracują, mają potrącane podatki z wypłat, a następnie otrzymują to, co im zostaje. Z drugiej strony, korporacje wydają tyle, ile chcą na swoje dochody przed opodatkowaniem, a następnie są opodatkowane od wszystkiego, czego nie wydały. Tymczasem, finansowo analfabetyczna klasa średnia jest zmuszona radzić sobie z tym, co zostaje po tym, jak rząd przejmie ich część. Bogaty ojciec wierzył, że im dłużej i ciężej pracujesz jako pracownik, tym więcej tracisz na rzecz rządu. Lekcja piąta: Bogaci wymyślają pieniądze. Zarabianie pieniędzy jest umiejętnością samą w sobie, i jest to zdolność, którą jak każdą inną można nabyć. Niestety jednak większość osób nie inwestuje czasu niezbędnego do rozwinięcia zdolności finansowych. Przez całe życie każe nam się ciężko pracować i oszczędzać część naszych pieniędzy. Z pewnością tak radził biedny ojciec. Bogaty ojciec wiedział, że po prostu przepracowywanie całego życia i odłożenie trochę pieniędzy to strata. W szybko zmieniającym się świecie każdego dnia pojawiają się nowe możliwości zarabiania pieniędzy. Na przykład podczas gdy większość ludzi koncentruje się na oszczędzaniu pieniędzy podczas kryzysu na rynkach mieszkaniowych, osoby obeznane z finansami dostrzegają okazję i kupują nieruchomości po okazyjnych cenach. Osiągnięcie czegoś takiego wymaga wiedzy, a wiele osób wolałaby po prostu poświęcić się swojej pracy niż poszerzać umysły i wykorzystać nowe możliwości. Lekcja szósta ostatnia, to pracuj, aby się uczyć, a nie pracuj za pieniądze. Biedny ojciec spędził całe życie na specjalizacji w jednej dziedzinie, ale bogaty ojciec wiedział, że specjalizacja ogranicza możliwości. Może pomóc zarobić więcej pieniędzy w krótkim czasie, ale często pozostawia nas bezbronnymi, gdy zmienia się rynek. Zwłaszcza w tak dynamicznym, zmieniającym się świecie, gdzie Światowe Forum Ekonomiczne przewiduje, że do 2025 roku sztuczna inteligencja może zastąpić nawet 85 milionów zawodów na świecie. Biedny ojciec spędził całe życie zdobywając kolejne stopnie naukowe z tej samej specjalizacji, zawsze goniąc za awansami, które po pewnym czasie już nie były wystarczające. Bogaty ojciec szukał nowych ról za każdym razem, gdy opanował swoją poprzednią umiejętność. Jego celem było nauczenie się zarządzania kilkoma kluczowymi obszarami, które są istotne dla sukcesu finansowego przepływami pieniężnymi, systemami i ludźmi. Niektóre role nie dawały dużych pieniędzy, ale wiedza, którą zdobył, zapewniła mu długoterminowy sukces, którego pragnął. Bogaty ojciec cenił pracę za to, czego się uczysz, a nie za to, ile zarabiasz. Na świecie jest niezliczona liczba błyskotliwych i utalentowanych ludzi, którzy będą nadal walczyć, ponieważ nie znają się na niczym poza swoją specjalnością. Często wszystkim tym ludziom potrzebna jest wiedza z zakresu marketingu lub komunikacji, ale większość z nich uważa te obce tematy za stratę czasu. Podsumowując książkę Bogaty ojciec, biedny ojciec w jednym zdaniu. Książka ta, opowiadając historię chłopca z dwoma ojcami jednym bogatym, drugim biednym pomaga ci rozwinąć sposób myślenia i wiedzę finansową, których potrzebujesz, aby budować życie w bogactwie i wolności. To już wszystko, co przygotowałam dla Was w pierwszej serii podcastu. O czym jest ta książka? Mam nadzieję, że do usłyszenia.